zaczął się intensywny okres. Rano było pytanie na śniadanie, później kilka godzin pracy nad Feed Akademią, ostatniej pracy nad Feed Akademią, ale kiedy to już oglądacie, to prawdopodobnie mam już to za sobą i jestem gdzieś w trasie. Ten materiał będzie zupełnie inny chyba niż wszystkie, które do tej pory pojawiały się na moim kanale. Będzie to vlogo-dokument. Nie wiem, czy w ogóle coś takiego istnieje. Swego czasu Philip Bloom stworzył coś, co można nazwać vlogo-dokumentem, ale spod jego ręki wszystko wygląda genialnie. Spod mojej prawdopodobnie nie. I don't know. I mean, is it working? You still watching? Będę mówił o Feed Academy. O projekcie, który ma już swoje lata, który już dorósł, który w tym roku miał swoją trzecią edycję. Po raz trzeci jeździłem po 11 miastach i starałem się przekazywać wiedzę. To już było, to się już zakończyło. I to, co widzieliście na samym początku, ten wstęp, to było dawno, dawno temu. To było w lutym. Od tego czasu powstało bardzo dużo materiałów. Dosłownie. To jest ilość materiałów, która powstała od lutego. To jest ponad 6 terabajtów danych. Moim zamysłem było stworzenie jednego wielkiego vloga, jednego wielkiego dokumentu o Feed Academy. I ten pomysł jest nietrafiony. It happens. What, shit? Sometimes. W momencie, kiedy człowiek siada do przeglądania tych materiałów, do edycji tych materiałów, okazuje się, że jest tego tak dużo, że właściwie nie wie, od czego zacząć. I właściwie nie wie, co powiedzieć, ponieważ to, co już wcześniej wspominałem, emocje, które temu towarzyszą, które są charakterystyczne dla vlogów, gdzieś odchodzą, gdzieś znikają i człowiek próbuje sobie to odtwarzać w pamięci. Patrzy na fragment materiału, patrzy na zdjęcie i stara się odtworzyć wspomnienia z tego okresu. A na przestrzeni tego czasu zdarzyło się dosyć dużo. Niemniej chciałbym pokazać Wam, jak wyglądała Feed Akademia w tym roku. Jak wyglądało te 11 miast. A był to prawdziwy maraton. That day, for no particular reason, I decided to go for a little run. Właściwie mógłbym nie realizować tego materiału, ale chciałbym to zrobić. Chcę to zrobić trochę na pamiątkę, trochę dla siebie, ponieważ jest to, była to ostatnia Feed Akademia, w której brałem udział. Ostatnia Feed Akademia, którą współtworzyłem. Projekt, który był jakimś tam moim dzieckiem na przestrzeni kilku lat, w takiej formie przestaje istnieć. Zaraz, żebyśmy się zrozumieli. Tu jest uśmiech. I absolutnie nie oznacza to, że nie spotkamy się na wykładach, na seminariach, na szkoleniach, na warsztatach. Nie oznacza to, że do Was jeszcze nie wrócę. Powiedzmy w tym momencie, że mam nadzieję stworzyć dla Was coś jeszcze lepszego, że mam nadzieję wrócić do Was szybciej, niż Wam się może wydawać. Powiedzmy, że mam nadzieję. I tylko tyle, ale z całą pewnością nie będzie to nazywało się już Feed Akademią. Stoi za tym znowuż dosyć długa historia, którą nie do końca chcę opowiadać i chyba też nie do końca wypada ją opowiadać, więc wróćmy po prostu do wspomnień. Wspomnień, które mam po części w notatkach, które powstawały na przestrzeni tych miesięcy, które po części mam tutaj przed sobą również na komputerze i po części mam również w głowie. Tak jak powiedziałem, nie jest to dobry pomysł tworzyć retrospekcję ze swojego życia, z wydarzeń, które działy się na przestrzeni wielu miesięcy, ale spróbuję. Nim przejdę do pierwszego miasta, powiem tylko tyle. Feed Akademia to zawsze były 2 dni szkoleń, sobota i niedziela, 2 dni wykładów, średnio 6-7 godzin wykładów jednego dnia i 6-7 godzin wykładów drugiego dnia. Wyjeżdżałem z Warszawy, w której mieszkałem i w której już nie mieszkam, to też ciekawa historia, bo na przestrzeni tych kilku miesięcy dużo się zdarzyło, ale o tym może innym razem. W Warszawie bywam, ale już nie mieszkam.
Wyjeżdżałem w piątek z Warszawy. Jechałem do miasta, w którym prowadziłem szkolenia i wracałem w niedzielę bardzo późnym wieczorem, około godziny 23, czasem nawet w poniedziałek. I wcześniej na pracę miałem mniej więcej 7 dni, a w toku Feed Akademii z tych 7 dni zostawały 4 dni. Ilość pracy do wykonania się nie zmniejszała, absolutnie. I to sprawiało, że okres Feed Akademii był bardzo dużym wyzwaniem dla mnie. Ale wróćmy teraz do pierwszego miasta. Przejdźmy do sedna. Na początku był Kraków, to był 4-5 marca. I pamiętam, że było bardzo zimno, pamiętam, że było dużo śniegu, pamiętam, że Kraków jest miastem, w którym spędziłem kilka lat swojego życia, więc wracałem tam trochę, albo jechałem tam trochę jak do domu. I pamiętam jeszcze jedną rzecz. W sobotę po wykładach w Krakowie spędziłem bardzo, bardzo dużo czasu w saunie, w ośrodku, w którym te wykłady prowadziłem i właściwie w którym również przez te 2 dni mieszkałem. Pierwsza Feed Akademia w tym roku, pierwsza Feed Akademia w Krakowie dobiega końca. Dziękuję Wam. I tuż po drugim dniu wykładów w Krakowie, Feed Akademii w Krakowie, miałem wykład w poniedziałek, również w Krakowie, dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jeżeli to oglądacie, pozdrawiam Was gorąco. Atmosfera była naprawdę fantastyczna. Wiecie, nie ma żartu. Okej. Okay. Wczoraj odbyła się pierwsza Feed Akademia w Krakowie. Pierwsza w tym roku. Towarzystwo było niezwykle zacne, sala również była niezwykle zacna, ale dzisiaj jest jeszcze lepiej. To są studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, a ja miałem przyjemność tutaj powiedzieć do nich kilka słów i za tę przyjemność niezwykle dziękuję. Później 11 i 12 marca to była Gdynia, drugi koniec kraju i wspomnienie z Feed Akademii w Gdyni to Gosia. Była ze mną Gosia. Druga Feed Akademia w tym roku w Gdyni dobiega końca. Dziękuję wszystkim, którzy przybyli. Dali radę. Dalej. Lublin. 18-19 marca. Po raz pierwszy chyba byłem w Lublinie z Feed Akademią, o ile pamiętam. Po raz pierwszy byłem w Lublinie i naprawdę fantastyczni ludzie tam są. W ogóle chyba po raz pierwszy w życiu w ogóle byłem wtedy w Lublinie. Drugi dzień trzeciej Feed Akademii w tym roku w Lublinie za nami. Dziękuję. I dalej 1 i 2 kwietnia to był Poznań. I wiem, że Poznań był bardzo, 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 bardzo męczący. Nie z powodu 2 dni wykładów, nie z powodu samego miasta, ale z faktu, że w sobotę i niedzielę prowadziłem wykłady po 6-7 godzin i w niedzielę tuż po wykładach musiałem wrócić do Warszawy. Wróciłem bardzo późno w nocy. Po to, żeby pojechać rano do pytania na śniadanie w poniedziałek i później od razu po pytaniu na śniadanie pojechać prosto z powrotem do Poznania na wykład na Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Dziękuję wszystkim studentom, którzy tam ze mną byli. I to chyba jest nawet utrwalone. Dobra, jesteśmy w Poznaniu, tak? Jestem tu trzeci raz. Feed Akademia w tym roku. Trzecia Feed Akademia w Poznaniu. Trzecia w tym roku, trzecia z kolei, znaczy czwarta w tym roku, ale w ogóle trzeci raz jestem w Poznaniu. Jestem bardzo zmęczony. Dziękuję bardzo.
23:30. Dotarłem do Warszawy. Kończę szykować jedzenie na jutro. Zaraz do łóżka i pobudka o 5:45. Rano pytanie na śniadanie, a później prosto w drogę. Z powrotem do Poznania. Tym razem na wykład na Akademię Wychowania Fizycznego. W Poznaniu oczywiście. Jestem naprawdę bardzo, bardzo zmęczony. Jest i AWF w Poznaniu. Poziom zmęczenia wysoki. 3 dni, ponad 1200 km i ponad 15 godzin wykładów. Wciąż, niezmiennie. Lubię to, co robię. 8 i 9 kwietnia to była Łódź. I tam po pierwsze rozbiłem sprzęt, którym nagrywałem wideo, tak więc nic z tego nie mam. Po drugie, projektor nie chciał współpracować i nie dało podłączyć się komputera. I po trzecie, za to już bardzo pozytywne. Ośrodek, w którym prowadziłem wykłady i w którym również mieszkałem, był połączony ze stadniną koni. I z sali wykładowej widok przez okna był właśnie na stadninę koni. Dalej, 22-23 kwietnia. I Warszawa, czyli stolica. I akurat to miejsce bardzo mocno kojarzy mi się z pracą dla marki Refitner, ponieważ tam realizowaliśmy również materiały wideo. Więc to miejsce, to centrum, w którym odbywała się Fidakademia, było mi bardzo, bardzo dobrze znane. I chyba tyle. Jezi sala robi niezłe wrażenie, naprawdę spora, także myślę, że będzie też można pokazać trochę praktycznych rzeczy, będzie na to odpowiednia ilość przestrzeni. Jestem już zwykle bardzo zmęczony. Dzisiaj nie jest inaczej. To jest czwarta Fidakademia w tym roku chyba, tak? Żeby się nie... Czwarta. Szósta w tym roku? Dobra. Jest niedziela, to jest koniec czwartej Fidakademii w tym roku. Tym razem. Szóstej. Niezmiennie. Jest niedziela i to jest koniec szóstej Fidakademii w tym roku. I z całą pewnością jesteśmy w Warszawie. Bardzo, bardzo dziękuję. I dalej była krótka przerwa, trochę oddechu i vlogi z Italii. To jest ta przerwa. Możecie sięgnąć do vlogów z Italii i zobaczyć, co wtedy mniej więcej się działo. Natomiast po powrocie z Włoch wróciliśmy na trasę Fidakademii. I figured since I run this far. Maybe I just run across the great state of Alabama. That's what I did. 13-14 kwietnia i Szczecin. Wspomnienie ze Szczecina, ogólne, może jeżeli chodzi o to miasto, ponieważ nie był to mój pierwszy raz w Szczecinie, ale nim tam dotarłem, zawsze myślałem i bardzo wstyd mi się do tego przyznać, że Szczecin leży nad morzem. Nigdy nie byłem bardzo kiepski z geografii. Może nie byłem też orłem, ale do tego zwyczajnie wstyd się przyznać. Tak myślałem. Jesteśmy w Szczecinie. Zobaczcie, naprawdę po dwóch dniach, jak mówię, to jestem taki już bardzo później zmęczony. Taki. Dobra, jestem w Szczecinie po raz drugi, ale jest to moja trzecia Fidakademia. I oficjalnie.
oficjalnie druga FID Akademia w Szczecinie, a trzecia w ogóle. Nie. Odwrotnie. Dobra, oficjalnie. Siódma FID Akademia w tym roku. Drugi raz jestem w Szczecinie. Bardzo, bardzo dziękuję. Dalej. 20 i 21 maja Katowice. Jeżeli chodzi o Katowice, tutaj jest zawsze bardzo dużo wspomnień, ponieważ tam również, tam studiowałem, na Śląsku studiowałem, fantastyczni ludzie, spędziłem tam naprawdę dużo czasu, a przy okazji udało mi się spotkać z moim przyjacielem, który mieszka bardzo niedaleko, a z którym bardzo długo się już nie widziałem. Tak więc to jest wspomnienie z Katowic. To jest ósma, dziewiąta. Ósma FID Akademia w tym roku. Po raz trzeci jestem w Katowicach. Bardzo lubię to miasto. Tutaj studiowałem i zawsze, zawsze bardzo chętnie tu wracam, bo fantastyczni ludzie tutaj są. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Dalej był Wrocław. To był 27 i 28 maja. Niezależnie jak długo, jak często człowiek mieszka w hotelach, chyba nie da się do końca do tego przywyknąć. Te poranki zawsze są trochę inne niż w domu. Tak czy owak, idę na śniadanie, jest oczywiście poranek, idę na śniadanie, a później za mniej więcej półtorej godziny zaczynamy pierwszy dzień FID Akademii. Pokażę Wam, jak wygląda sala i co tam się znajduje. No dobra, śniadanie na świeżym powietrzu to jest całkiem fajna. Sala jest prawie gotowa. Zaczynamy za mniej więcej 10 minut. Tak to w tym momencie wygląda. Jak widzicie, na krzesełkach znajdują się prezenty dla uczestników. Każdy z uczestników, albo żaden, inaczej, żaden z uczestników nie wychodzi z pustymi rękoma. Mamy tutaj suchy szampon, mamy probiotyki, mamy pieczywo i jeszcze trochę innej rzeczy. A poza tym mamy również nagrody, które znajdują się tutaj i które losujemy zawsze drugiego dnia FID Akademii. Także za mniej więcej 10 minut zaczynamy. Zaczynamy. Po Wrocławiu 2 czerwca wróciłem do Wrocławia. To był piątek. Na targi Pyszna Polska, które otwierałem razem z Magdą Gessler. A później, prosto po targach, to był piątek, późny wieczór i jechałem do Bydgoszczy, czyli prawie przez całą Polskę jechałem do Bydgoszczy właśnie na FID Akademię. Więc Bydgoszcz z jednej strony kojarzy mi się ze zmęczeniem, ale z drugiej strony w Bydgoszczy fantastyczny ośrodek Zawisza, fantastyczne zaplecze sportowe, pomosty do podnoszenia ciężarów, fantastyczna bieżnia. Stamtąd też robiłem dla Was relacje na żywo z mojego treningu, to duże słowo, z mojego jakiegoś rozbiegania na bieżni, gdzie poszedłem, żeby trochę się wyciszyć, żeby trochę uspokoić głowę właśnie po wykładach. Bydgoszcz zawsze miło wspominam, ten ośrodek, to miejsce bardzo dobrze wspominam już poprzedniego roku. I 10-11 czerwca to był Rzeszów, to była ostatnia FID Akademia, która w tym roku się odbyła. Chyba powinienem powiedzieć, że to już jest koniec, bo to jest 11. FID Akademia w 2017 roku i to jest ostatnie miasto, w którym w tym roku się pojawiam, czyli Rzeszów. I ona jest powiązana trochę z pewnymi rzeczami, które w moim życiu się wydarzyły i które sprawiły, że w ciągu jednej nocy przeprowadziłem się z Warszawy.
tuż po powrocie z Rzeszowa. To jest historia, która nie związana jest z Fid Akademią. Masa śmieci wszędzie. Nic nie jest popakowane. Na początku człowiek raczej stara się segregować. A później te segregacje się kończą. Po prostu zaczyna wyrzucać z góry na to, jedno po drugie. Teraz szczęśliwie mieszkam na Mazurach. I jest tu pięknie. Tak czy owak, nie chcę mieszać historii. To ma być wspomnienie z Fid Akademii. Z czegoś, co było. I had run for 3 years, 2 months, 14 days and 16 hours. Quiet, he's gonna say something. I'm pretty tired. Tak czy owak, na sam koniec, dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że Fid Akademia w tym roku powstała. Dziękuję również wszystkim sponsorom, którzy w tym pomogli i sprawili, że mogłem jeździć po 11 miastach i mogłem realizować ten projekt mocno po swojemu. I chyba tyle, po prostu tyle. Takie małe podsumowanie Fid Akademii. Jak powiedziałem, nie jest to materiał wideo, który jest vlogiem. Nie jest to materiał, który opowiada się na żywo. Jest to swego rodzaju dokumentowanie tego, co działo się na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy. Dokumentowanie, ale bazując na swego rodzaju wspomnieniach. I ma to mocno osobisty charakter i dotyczy tylko pewnego wycinka mojego życia. Na tej przestrzeni, tego czasu, jak tak patrzę, teraz obserwuję, bardzo dużo różnych rzeczy się zmieniło. Na przykład to, że teraz chodzę nad wodę każdego wieczora. W takich warunkach nawet komary nie przeszkadzają. To jest niesamowite. Tak jak mówiłem, zupełnie inny materiał, oderwany chyba od wszystkiego, co do tej pory robiłem. I nieważne, czy Wam się podoba. Akurat ten materiał nieważne, czy Wam się podoba, bo tak jak powiedziałem, jest to swego rodzaju wspomnienie, do którego ja pewnie będę gdzieś tam wracał. Tyle. Trzymajcie się, nie zanudzam więcej. Jeżeli będę dalej realizował vlogi, to będą vlogi, takie jak były, może inne, ale w formule vloga, a w formule vlogodokumentów nie zamierzam już nic więcej robić. Tyle. Trzymajcie się. Cześć. My mom always said you got to put the past behind you before you can move on. And I think that's what my running was all about. I'll be back.